Witam Ciebie widzę na moim kanale z grami i symulatorami. Ja jestem Bonku i zapraszam Ciebie do wspólnej zabawy. Abyś nigdy nie przegapił niczego na moim kanale, zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem oraz obserwacje na Twitchu. Zapraszam Ciebie również na moje media społecznościowe oraz na konkursy. Miło mi też będzie, jeśli wesprzesz mój kanał. Link, jak to zrobić, jest w opisach filmów. A teraz zaczynamy zabawę. Dajcie w kolejnym odcinku Ready or Not. Wróciliśmy z poprzedniej misji. Jeżeli ktoś jeszcze jej nie widział, to zapraszam do obejrzenia poprzedniego filmiku. A my teraz ruszymy z kolejną naszą misją. Jest to już misja szósta. Tu mamy do wyboru albo wejście schodami pożarowymi, albo drugie wejście, więc my sobie weźmiemy schody pożarowe. Ta misja również była dostępna w poprzedniej wersji. Tutaj mamy cele naszej tutaj działań, czyli ogarnięcie chaosu, uratowanie wszystkich cywilów, zlokalizowanie snajperskiego pokoju, snajpera w pokoju 1204-1201, aresztowanie trzech podejrzanych, znalezienie producenta muzycznego oraz znalezienie prezydenta w 1203 pokoju. Będzie się działo na pewno. Tu mamy awaryjny plan. Plan ewakuacyjny penthouse'u. My tutaj możemy wejść. Nie, to chciałem. Możemy wejść od dwóch stron. Albo tu. Albo tu. Albo możemy wejść tu. I my tu sobie tędy wejdziemy. I rozpoczniemy. No więc możemy ruszać. Zapraszam Was na mojego Snapchata, TikToka, Twittera, a także na Instagrama oraz oczywiście na YouTube'a. Jesteśmy na miejscu. On you. Top reporting. Suspects have a foothold in this area, and they're refusing to cooperate. Entry team, you are clear to proceed. Sprawdzam akurat. Ustawiłem nasze lustro do podglądania, co jest za drzwiami. Ponieważ jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał poprzedniego filmiku, to zachęcam do tego. Ponieważ od poprzedniej misji, że tak powiem, przeciwnicy potrafią i lubią nam montować takie pułapki. Tutaj na drzwiach akurat jej nie ma. Nikogo nie widzę, więc myślę, że można sobie wejść. All teams, enter the room and clear. Done. Let's push. I'm going. Open on the left. Open on the right. Dynamic movement. Move and clear. Swamp. Moving! Opening on the left. Opening on the right. Police! Drop your weapon! Suspect down! Contact down! Looks clear over here, boss. I'll zip it up. Suspect detained. I'll bag it.
Making it safe. Mamy oświetlenia zielone, a więc to jest te drugie wejście, którym możemy wejść. Więc jeżeli to mamy, to to uznajemy, że jest czysto. Pułapki żadnej nie ma, więc myślę, że możemy sobie wejść. Również pułapki nie ma. Wydawało mi się, że tam coś się ruszało pod o, jest tam ktoś, jest. Move in, clear the room. Yep. Drop the weapon! Police, you're under arrest! Fuck! Stop with me. Move! Opening on the hands left. Up! Empty over here. No contact. Stay where you are. Nie próbuj żadnych sztuczek. One, cut the... Talk to entry team. Switch. A to widzicie, to właśnie widzicie... Bloka, znaczy... łapkę. Więc dobrze, że nie weszliśmy tymi drzwiami. Myślałem, że ktoś tutaj coś krzyczał, ale nie, chyba jednak nie. Więc możemy iść dalej. To są te drzwi, które... Tak. O, widzicie, tu widać blokadę, linka jak idzie. I tu mamy granat. Jeżeli byśmy weszli, stay on me. To by nam granat eksplodował. Move in and clear. In position. Let's switch. Let's go. Element to talk. We got a suspect here in need of medical attention. Talk reporting. Copy. EMTs and trailers. Widzimy policjanci już sam w środku, więc możemy sobie spokojnie wejść. Chemline. Hands up! Above your head! Najpierw przeglądali pomieszczenie, sprawdzali. Więc ja sobie skuję tego delikwenta, którego ja odstrzeliłem. Jest już czysta, więc możemy iść dalej. Fallen behind me. I'm with you. Idziemy sprawdzać kolejne pomieszczenia. Dawać, panowie, dawać. Potrzebuję tutaj właśnie, aby mnie ktoś pilnował. Jeden z tych pokoi, który mieliśmy sprawdzić. Szafa na wprost trzeba będzie ją sprawdzić, natomiast tu nikogo nie widać. Tutaj też takiego wam tipa mogę sprzedać, że jeżeli mamy takie pomieszczenie, pokój, to sobie je zaklinujmy. Enter and clear. Building up. Provide support on you. Mamy drzwi otwarte, co może oznaczać, że ktoś jest w środku. Mam jeszcze klina jednego. Później można je spokojnie zdemontować, natomiast my sobie... Hands up now! Drop to your knees!
Keep your hands up! Move in and clear. Getting into position. In the way, team. Swamp. Zabezpieczamy się, żeby nas nikt od tyłu nie zaszedł, bo to by było najgorsze. Tutaj policjant sprawdza szafę. You're in my way, sir. Got an opening up ahead. Get down! I want to see hands. Nie wiem, czy wy też to słyszeliście i widzieliście, ale. Stay calm while we sort this out. Civilian is country. Good to go. Mam pokój ten muzyczny. Ale chyba gościu. Copy entry team. Notifying trailers here. I got nothing here. Ale chyba gościu chciał wyjść i nie zorientował się, że tu jest ta pułapka i sam wszedł w swoją pułapkę. Out of the way, sir. Move in and clear it. Getting into place. Going in. Talk. Suspect down. Wounded. Talk to element. Copy. EMTs and trailers are standing by. Ten light. Copy. Good to go. Good to go. Get down on your knees! Freezing! Hands up, do it now! Let's go! Open on the left. Cam light out. Tonight on LS News, a horrifying scene. Swap with me. Hey! Split and cover. Got it. Open fire on pedestrians from a penthouse three. Our coverage continues on what we now believe is a violent response to the recent war veteran funding. Mamy wyjście, a więc. Entry team to talk. One wounded civilian. Requires immediate medical. Talk to entry team. Move and clear. Medical assistance is standing by. I'm going! Opening on the left. Looks clear over here, Moth. Aha, czyli mamy zabezpieczyć broń w tych pokojach, które tam były wymienione. Please be warned that this clip may be disturbing to some. This country was built on values of freedom. Get on the ground now! Two things that are... On me. Got your sticks. Mamy pokój muzyczny. Fall in. Right with you. Jeśli podoba ci się ten film i dobrze się bawisz, zostaw łapkę w górę oraz komentarz pod tym filmem. Pamiętaj również o konkursie, link do niego jest na czacie oraz w górnym prawym rogu pod literką I.
Switch with me. Moving! Nothing here, sir. Trzeba każde pomieszczenie sprawdzać. Musimy również każde drzwi tak naprawdę, które są zamknięte, polecam wam sprawdzać, nawet jeżeli będziecie sprawdzać je kilka razy. To sprawdzajcie je, bo możecie się natknąć na pułapkę. Dobrze, czy my mamy już jakieś podejrzeć, możemy ten? Tak, znaleźliśmy to, dobrze. Jeszcze mamy parę rzeczy do zrobienia, ale po kolei. Zostały nam dwa pokoje tak naprawdę. Mamy, widzicie, tutaj jest ten nasz klin. Tutaj go sobie zdejmujemy. I nasza ekipa wejdzie i będzie czyścić. Mam tak naprawdę tylko dwa pokoje do sprawdzenia. Mam informację, że drzwi są zamknięte. Poprosimy, aby otworzył je wytrychem. Jest to pokój 1203. Got it. We're good. Through the door and clear. Over here on the right. Chyba przez przypadek troszkę trafiliśmy naszego partnera. Hands on your head, do it now. I got cuffs. Securing. A tej drzwi nie można otworzyć, okej. Okay. Swap. Moving in. Opening on the right. Nothing. Mamy łazienkę. The switch. I'm going. Lots of places to hide. I got near the closet. You'll be home soon. Nasz oddział jest po drugiej stronie. Ale nie będziemy otwierać drzwi, ponieważ nie, tak jak wcześniej już mówiłem nieraz, nie mamy pewności. Czy nie ma blokady, jeżeli, znaczy pułapki, cały czas mówię blokada. Tu mamy zatrzymanego. W tych szafach się nie, te szafy się nie otwierają. On my six, got your back. Dobrze, a więc możemy iść dalej. Został nam już jeden pokój hotelowy. No tu widzicie, żeśmy nawet nie. Move in, toss a bang and move clear. Into place. I'm gonna shut it. Tu nas zaskoczyli. Bang out. Opening on the right. Hands up now. Get down. Good here. Turn around slowly. Turn around slowly. Stay down and turn around. No wolałbym teraz nie dostać, wychylając się. Widzimy, oberwaliśmy w nogę, więc trochę będziemy wolniej się poruszać. Nie wiem, czy to jest ten pomieszczenie, które... Mieliśmy jeszcze... Aha, dobrze, czyli... Pomiędzy jednym pokojem, a drugim można było przejść. I się nie zorientowaliśmy, kiedy to, że tak powiem, nastąpiło. Open and clear. Moving into place. Mamy gotowy magazynek. Follow me. Going in.
protocol. Pretty sure cuffs are for the bad guys? With the talk. Civilian restrained and ready for transport. Bell at the talk. Civilian's Roger, down, but breathing. Notify Thames. Keep going. Lead the talk. Evidence bagged. Jak widzicie, już możemy zakończyć misję, natomiast my jeszcze jej nie skończymy. Jeszcze może jakieś punkty możemy dla coś mieć. Nie mamy trzech podejrzanych aresztowanych, ale tutaj już niestety nic z tego nie zrobimy chyba. Natomiast wykonaliśmy wszystkie nasze zadania tej misji. To jest magazynek, ale nie możemy nic z nim zrobić. Czyli gdzieś jeszcze jest ktoś, kto leży i albo nie został zaraportowany. Albo broń została podniesiona. Może uda nam się to znaleźć. Z jednej strony plus jest tego taki, że nasz oddział tutaj również... takie rzeczy robi, tylko że teraz on też musiał zrobić... kogoś zaraportować, natomiast nie... Nie zrobił jednej osoby, tak, więc musimy gdzieś tutaj poszukać. To były te drzwi, które się otwierały? Tak, a dlaczego one są zamknięte? Nie mam pojęcia. Stay on me. I'm with you. Tu jest pan, leży, broń mu zabraliśmy. Może być również tak, że nasi policjanci kogoś gdzieś postrzelili. A... a go nie zaraportowali, albo nie skłoni. Dobra, tu możemy spokojnie wejść. Oczywiście, jeżeli podniesiemy tą broń brakującą, to automatycznie misja się zakończy. Tak jak już zresztą wcześniej to widzieliście nieraz. Watch my back, disarming. No jednego nie aresztowaliśmy, ponieważ no sam się wysadził poprzez pułapkę.
Tutaj zabezpieczyliśmy broń, więc to nie ten. Tam nikogo nie było. Tutaj też nie, bo tutaj policjant był nasz. Tutaj jest blokada, także nie mam pojęcia, gdzie jest ktoś, kto dostał pojęcie. No dobra, nieważne. W każdym razie zrobiliśmy, więc możemy zakończyć i przejść do podsumowania. Talk to high ground. Copy that. Put him on safe and let him hang. Great job. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam Was na moje media społecznościowe. Zapraszam do obejrzenia poprzednich filmików oraz czekajcie na następne. Do zobaczenia.